Wtedy król Dawid usiadł przed Panem i przemówił: Kimże ja jestem, Panie Boże, i czymże jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Druga księga Samuela 7:18. Jaki wpływ miały obietnice pańskie na serce Dawida? Odpowiedź mamy w tym jednym stwierdzeniu. Dawid usiadł przed Panem i przemówił: Kimże ja jestem? Uniżona postawa i warte rozważenia pytanie. Są one pełne głębokiego znaczenia. Usiadł. To jest odpoczynek i słodki relaks. Następnie pytanie, kim jestem? Widzimy w nim błogosławiony fakt, że Dawid na chwilę stracił z oczu swą ludzką chwałę. Została ona usunięta w cień przez blask boskiego objawienia. Ludzka chwała króla i jego marne, małe działania zostały odsunięte na bok przez chwałę Boga i bogactwo oraz wspaniałość jego działań na rzecz jego sługi. Niektórzy mogliby pomyśleć, że Dawid był aktywnym, pożytecznym człowiekiem, kiedy podejmował działanie, aby wziąć się do budowy domu, a inni mogliby pomyśleć, że był człowiekiem niezdolnym do niczego, kiedy siedział bezczynnie, choć istniała konieczność wykonania prac. Pamiętajmy jednak, że myśli Boże nie są takie jak nasze myśli. On ceni każdą cześć dla Niego o wiele wyżej niż naszą pracę. Rzeczywiście, tylko prawdziwy, inteligentny czciciel może być prawdziwym i inteligentnym robotnikiem. Bez wątpienia Bóg najłaskawiej przyjmuje nasze marne usługi, nawet naznaczone, jak to często bywa, różnego rodzaju błędami. Gdy jednak chodzi o porównanie wartości służby dla Boga i czci dla Niego, to ta pierwsza musi ustąpić miejsca tej drugiej. Wiemy, że gdy nasz krótki czas pracy przeminie, rozpocznie się przynoszenie naszemu Bogu naszej wiecznej czci. To myśl słodka i błogosławiona. Wtedy król Dawid usiadł przed Panem i przemówił: Kimże ja jestem, Panie Boże, i czymże jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Druga księga Samuela 7:18.